Świnka Peppa, chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? Peppa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Mamo, tato, George! Witaj, Peppo! Witaj, Peppo! Co ja robię? Jestem taka podekscytowana! Z jakiego powodu, Peppo? Poznam nowych znajomych! Nowych znajomych? Tak! A co to za nowi znajomi? Nie wiem! Przecież są nowi! Pokażę im Śnieżną Górę, plażę, wszystko, a nawet ziemniaczane miasteczko. Peppa jest podekscytowana zabawą z nowymi znajomymi i odkrywaniem wspaniałych miejsc w swoim świecie. To dobry pomysł, Peppo. Tak, tato. Będzie bardzo zabawnie. No kiedy co ja robię, nie? Przyjdą się pobawić, Peppo? Wkrótce. Muszę się doczekać, aż będziemy się razem bawić. Dinożaru. Grrr. Wygląda na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi znajomymi Peppy. Co ja robię, nie? Wróciły mi wspomnienia dzieciństwa, jak kiedyś tam się oglądało Świnkę Peppę. Ale nie wiedziałem, że będę kilka lat później platynował Świnkę Peppę, bo tak chciałem. A więc no co, cześć, z tej strony Creeper YT Game i dzisiaj witam was w... grze Świnka Peppa, wy już wiecie, co to jest za gra po prostu, więc spróbujemy sobie jakkolwiek tą grę przejść na platynę. Zobaczymy, czy się uda, zobaczymy, naciśnij oczywiście dowolny przycisk i będzie chyba tutaj wybranie postaci, chociaż zobaczymy, czy to tak będzie. O, jest, są ustawienia, jest gra. Ja chcę grać, ja nie chcę ustawień, ja mnie to tam bez dyskusji nawet. A, możemy mieć 3 znajomych. Niech będzie pies. Świetny wybór. Jaki chcesz mieć kolor? Słuchajcie. Nie jestem rasistą, ale to tu pasuje. Nie chcę szczerze, nie? Super. Jeśli chcesz rozpocząć grę, wybierz przycisk tak. I bum, osiągniecie za zrobienie postaci. I joysticka, żeby się poruszać. A, dobra, o, mogę ten sobie ruszać, tak? Dobra. Mogę do góry? Nie, tylko mogę w boki, czyli nie mogę do góry i dół. Piękny kwiatek. Podejdź do niego. Mogę do niego? Przycisk, aby go dotknąć. Użyj przycisku, gdy pojawi się na ekranie. Okej. Motyl odlatuje. Chodźmy za nim. No co ty nie powiesz, że odlatuje? Co ty nie powiesz? Ogrodzenie blokuje przejście. Bez obaw. Użyj tego samego przycisku, aby otworzyć bramę. Czasem trzeba odsunąć pewne rzeczy z drogi, aby iść dalej. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. A ty nie możesz przeskoczyć przez to, czy coś? Nie możesz się zmieścić przez te kraty? Tylko musisz otworzyć? Ale no dobra, no to wchodźmy, no co? No dobra, no jak tam chcemy, to wchodzimy. Nie, ono! Pani Królik! Idziesz, kochanie. Przed siebie. Aby porozmawiać z panią Królik, podejdź do niej i naciśnij przycisk akcji. A co, questa dostanę? No to pięknie. Chodź tu. Chcesz zobaczyć się z Peppą? Jest na wzgórzu. To minutka drogi stąd. Do zobaczenia. Świetnie. Teraz wiesz, jak poruszać się po miasteczku Świnki Peppy. Wiesz, nie wiedziałem, jak tam iść, nie? Moja znajoma Świnka Peppa. Nowy znajomy odwiedził Peppę. Ale... O, tu jesteś! Witaj! Będziemy się świetnie razem bawić. Dobrze, że jesteś. Ale dokończ to, co mówiłaś. Najlepszy dzień na świecie. Mam nadzieję. No to idę, idziemy. A mogę... A, mogę tutaj? Czy mogę tam iść, czy... O, jest, ta świnka. Może się przywitamy? Ja do kosza chcę. A chyba nie tutaj, no to chodźmy... Chodźmy do niego, siema. Witaj, Peppo. Widzę, że masz nowego znajomego. I tyle? I tyle? Człowiek, ja myślałem, że my pionę zbijemy, czy coś. Idziemy? Panie świnko, zawiodłem się na tobie. Czy to usiądę na kanapie? A jak u siebie? Co mogę zdejść stąd? O, mogę. Co się stało, George? Dlaczego płaczesz? Dinozaur! Dinozaur! Co się stało, George? Zgubiłeś pana dinozaura? Spokojnie, na pewno jest w pobliżu. Może zostawiłeś go na zewnątrz? George i Peppa potrzebują twojej pomocy w znalezieniu pana dinozaura. Musi gdzieś tu być. Jak Peppa? To ona go zgubiła, czy George? No dobra, to idziemy. Idziemy znaleźć pana dinozaura. Chyba jest na górze, mi się wydaje. Idziemy. Te, w ogóle te schody są piękne. Dobra, mogę wejść? Idziemy. Pan dinozaur, gdzie może być? Ale to też. O co? Halo! Ale ja chcę to znaleźć dla niego, ty, Peppa. To gdzie idziemy w końcu? No to idziemy na dół. Ja nie wiem gdzie iść, nie? Ja nie wiem gdzie iść. No to chodźmy na ten dwór. Gdzie ty chcesz iść? No to prowadź. Dinozaur. Widzę go. Ja mam pytanie, jak on tam do tego dorzucił? Utknął na drzewie koło kałuży błota. Zobaczmy, czy uda nam się go zdjąć. Jest bardzo wysoko na drzewie. Może powinniśmy poprosić o pomoc kogoś wyższego. Panią Królik, uszami zahaczy. Nie. Drzewem nic nie da. A skąd wiesz? No to idziemy. Tato, tato! Dinozaur George'a utknął na drzewie. I nie możemy go zdjąć. Na drzewie? Jak to się mogło stać? Zobaczymy, co da się zrobić. Ja nie wiem, co ja robię, nie? Życie takie już jest, niestety. O! I mam osiągnięcie. Gdzie jest pan dinozaur? Zamiast próbować go dosięgnąć, możemy sprawić, żeby sam do nas przyszedł. Jak to zrobimy, tato? Dinozaur! Cóż, jestem w tym ekspertem. Ha, to proste. Potrząsanie nic nie da. Dzięki, Peppa. Dziękujemy, tato. Nie wiedziałem, że dinozaury potrafią się wspinać. Co, dinozaur? Co? Dobra robota. George odzyskał pana dinozaura i wszyscy świetnie się bawią. No ja się właśnie nie bawię świetnie, ale dobra, nie będę marudzić, jak to jest w premium, więc co teraz? Czy... Czekajcie, może wróćmy tam, może uda się jakkolwiek okulary. Do domu. Tak, do domu chcę. Na chatę. Pff. Bo ja chcę zobaczyć, czy jeszcze będzie to osiągnięcie z okularami. Jeżeli nie ma, to jesteśmy w słabej pozycji. Swojej pozycji jest. Może jak odpalimy telewizję czy coś, to może przyjdzie. Pan Ziemniak! Peppa lubi pana Ziemniaka, a ty? Co? Co będzie do niej mówię? O, idzie! Mamo Świnko, widziałaś moje okulary? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Nie widziałam, tato Świnko. Peppo, może poszukasz okularów taty Świnki razem ze swoim nowym znajomym? Muszą być gdzieś w domu. Nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie? Znajdziemy te okulary. Są jakieś... Znajdź rzeczy na Rockpools jakimś, to chyba tam, gdzie będziemy musieli iść. Tylko gdzie on schował te okulary? Może w koszu? Gdzie mogą być okulary? Może na górze są? Ja mam pytanie, co on robi w pokoju dzieci? Okulary taty, osiągnięcie. Znaleźliśmy je. Naprawdę? To wspaniale, Peppo. Dziękuję. Tobie również dziękuję. Co on karabin ładował? Co był za dźwięk, ty? Jakiegoś przeładowania, ty? Że ja jestem jakiś po prostu, już mam umysł spaczony. Dobra, co dalej? Follow the tracks. Dobra, musimy iść do lasu chyba. To idziemy. Nie wiem, nie widzę tego, bo to dalej to... No tutaj nie zbudujemy bałwana. Odwiedzimy babcię i dziadka. O! Ich dom jest tuż za rogiem. Dobry pomysł, Peppa. No to idziemy, ja wiem gdzie iść. Ty, a mogę za kółko? Co teraz zrobimy? Za kółko. Nie gadaj. Czy ja coś popsułem po prostu? Chyba coś źle zrobiłem, chyba że zrobiłem najpierw, że jedziemy już tam na ten park. Nie, wróć! Nie! Chyba że gra się zaraz zbuguje i nie będę mógł jak to zrobić, ty nie? O, jesteśmy. Przedszkole! Jesteś w przedszkolu, miejscu, w którym uczysz się i bawisz z Peppą i jej znajomymi. Ja wracam stąd, ja wracam. A mogę wrócić? Okej, dobra. Okej, mogę wrócić stąd, bo ja myślałem, że już w tym przedszkolu zostanę. Tata świnka nas zabierze do domu i idziemy do babci i dziadka. Dom dziadków. Dom dziadków. To dom babci i dziadka świnki. Dziadek zawsze przesiaduje w ogrodzie, a babcia zajmuje się kurczętami. To dom babci i dziadka świnki. Czyli jest pole. Zawsze świetnie się tu bawi. I jest kurczak. Idziemy do środka. Papuga Poli naśladuje wszystko, co robi. Spróbuj poskakać lub wydać jakiś dźwięk. Kolego, ja nie będę się z tą jakkolwiek bawić. Idziemy tutaj. Czy to jest te... To są te kurczaki. To dajemy. Proszę bardzo. I to jeszcze zjadłem, no nie mogę. Doda ci energię do dalszego skakania i ćwierkania. A że mi, czy... Nie, temu na pewno. I co już? Bra. Miska jest pełna. Nie potrzebujemy więcej karmy. Skaczę. Co? O, idzie! Paka skitrana! Dzień dobry, panie kurczaku. Co pan tu robi? Dobrze cię widzieć, Peppo. O, przyprowadziłaś też znajomego. Witaj! Widzieliście gdzieś kurczęta? Tak, babciu! Poszły sobie! Ojej! To niedobrze! Peppo, możecie ze mną poszukać zaginionych kurcząt? Nie mogę odejść zbyt daleko. Tak, babciu! Znajdziemy je! Kurczęta babci wyszły z kurnika. Pomóżcie jej sprowadzić je bezpiecznie do domu. Mój brat, chodź tu! Idziemy! Gdzie mam z tym iść? Tu gdzieś? Do dziadka? Nie marudź! O, kolejne! Siema, dziadek! Super! Zostały tylko dwa kurczaki! Dobra, idziemy dalej. Teraz wszystkie kurczęta są bezpieczne. Dziękuję. Ja już nie wiem, co się dzieje. Ja szczerze nie wiem, co się dzieje. O, zaganianie kurczaków. O Boże święty. Jeszcze będzie misja Deforesta, to jednak przepraszam, to jednak długo będzie. Rock Pulse. A, czyli ja mogę wrócić? Poczekajcie. Chodźmy tędy. Ale ścina trochę ta gra. I spróbujmy tym pojechać na plażę. Jedziemy. Zobaczymy. Mamy już jakkolwiek, jak pamiętam, trzy osiągnięcia. Przed nami Czekaj, ile mamy razy to jest 9 czy ileś tam, nie wiem, ileś na pewno. Plaża! Czy jednak chyba nieważne co byśmy zrobili, to tak byśmy tego tutaj byli. Trzeba znaleźć 3 jakieś rzeczy. Dojechaliśmy! Ale dziadku, babciu, gdzie podział się piasek? To skalista plaża. Jest pełna skał, a nie piasku. O, chcieliśmy zbudować zamki z piasku. Co teraz zrobimy? Do wody. Spokojnie. Na skalistej plaży można robić dużo ciekawych rzeczy. Między skałami jest pełno sadzawek z wodą. Sprawdzenie, co się w nich kryje, może być ciekawe. Prawda? Gdy morze wylewa, podaj mi jeden argument. Jeden. Zawsze coś wyjątkowego zostanie w sadzawkach. Naprawdę? Co można tam znaleźć? Ty i twój znajomy możecie to sprawdzić. Wszystko, co znajdziecie, na plaży i pokażcie babci i dziadkowi śwince, że okej. No to tutaj musimy te 3 rzeczy wyjąć, nie? Moneta, hajsiwo. Franki znalazłem, będę mógł na kredyt. O, moneta! Może należała do pirata? Wow! Uwielbiam piratów! Znalazłam kraba w sadzawce. Kraby uwielbiają chować się w sadzawkach. Uważaj na palce. O nie, zachowuj się, krabie. I ostatni. Co jest w tych skalnych... W skalnych rzekach chyba, czy morzach. Wiecie, że jeśli przyłożycie muszlę do ucha, to usłyszycie szum morza? Naprawdę? Wow. Gratulacje! Znaleźliście wszystkie przedmioty w sadzawkach i dowiedzieliście się wiele o skalistych plażach. Można wracać? Możemy już wrzucić? Można, okej. To wracamy. Idziemy na samą już zamek. Więc musimy się wrócić. I idziemy na miejsce, gdzie byliśmy wcześniej. Ja sobie zobaczę, ile mi zostało. Czy się już zaktualizowała ta Świnka Peppa? Tak, zaktualizowało się już. Dobra, ile mamy procent już osiągnięć? 36%, mam 4 osiągnięcie na 12. I nie liczy się ten 12, ponieważ ten 12 to jest właśnie sam platyna. Więc zostały nam 7. Super. Tylko co z żółwiem? Aha! W przedszkolu chyba! Idź ty! To dom babci i dziadka świnki. Wiem! Peppa zawsze świetnie się tu bawi. Cieszę się! Idziemy tędy. Jedziemy sobie, pojedziemy sobie do tego zamku, będziemy mieli kolejne osiągnięcie i wtedy co? O Boże. To będziemy się gdzieś jeździć, Czy jednak do tego przedszkola moglibyśmy jechać? Więc to chyba zostanie nam na koniec, więc... Przed tym idziemy na zamek. Idziemy. Cieszę się. Czy jest George z tyłu? Tego nie wiem, nie widzę. Więc zobaczmy, co tu będzie. Może będzie jakkolwiek właśnie ten zamek. I potem trzeba będzie iść na przedszkole, do lasu. Świetnie. Dobra, idziemy tym busem. Dobra, gdzie jest obok tego przedszkola? Do muzeum. Do muzeum? Serio? Przedszkole! A zamek? Halo! Czy ja coś popsułem? Jesteś w przedszkolu. Miejscu, w którym uczysz się i bawisz z Peppą i jej znajomymi. Czy ja coś źle zrobiłem? Poczekaj, wróćmy. Ja chyba coś źle zrobiłem. Tylko co? Jezu, trzeba wejść do tego domu! Boże! Czy ja jestem aż taki głupi? Nie, wiecie co? Ja to zostaję może lepiej bez komentarza. Te tutoriale, kurde, mnie wykończą. Ale przynajmniej będę miał platynę. Już 23. Na konsoli. Więc wracamy i trzeba wejść do środka i zobaczymy, czy będzie. Czy jedziemy do muzeum? Czy idziemy do muzeum? Jest! O, tu jesteś. A gdzie mieliśmy być? Zabieramy ciebie i twojego znajomego do Zamku Wichrów. W Zamku Wichrów jest bardzo wysoka wieża. Zobaczymy z niej całe miasto. Hurra! Dinozaur! Nie, George, obawiam się, że tam nie ma dinozaurów. Dinozaur! Możesz zabrać pana dinozaura ze sobą. Dinozaur! Dobrze. Poczekajcie na nas. Czy tylko mnie trochę wkurza dubbing tutaj, George'a? Tak, tato. Już idziemy. Dobra, stary, słuchaj. Dawaj mi klucze, ja wsiadam za kółko. Chodźmy. Tata zawiezie nas do Zamku Wichrów. No to idę. Ja nie wiem, co robię, szczerze, nie? Jedź tym worem! Jedź tym grochem! Gruchem jakimś! Na tańsze auto, kurde, se kupi i jedzie tym. Czy nas zabierze do Zamku Wichrów, czy jednak zabierze nas znowu do przedszkola? Okej, jesteśmy... Zamek Wichrów. Zamek Wichrów! Zamek Wichrów! Razem z Peppą i jej rodziną przyjechaliście do Zamku Wichrów. Wow! Nigdy nie widziałam tak ogromnego zamku. O, wejdźmy do środka. Z góry jest wspaniały widok. Zobaczysz? Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko... Widok z wichrowego zamku. Osiągnięcie. Dobrze. Mogę już stąd... To nasz dom. Naprawdę? O, tak, tato. Widzę stąd okno mojego pokoju. A widzisz coś w środku? To też mi się tak wydaje. To chyba dom babci i dziadka. Patrz, stoją przed domem. Myślisz, że nas widzą? Nie sądzę, Peppo. Jesteśmy bardzo daleko od nich. Mówisz? Zobaczmy, już. Co uda nam się znaleźć? Patrzenie przez teleskop sprawia, że wszystko wydaje się bliższe. Rozejrzyjmy się po okolicy. No przecież klikam. Poznajesz? To nasz dom. No co ja mam tu zrobić, ty? Czekaj. O! Możemy tam pojechać? Oczywiście, ale nie teraz. Dziś cieszmy się Zamkiem Wichrów. Przedszkole! Jeszcze nikogo tu nie ma. To nie czas na przedszkole. Bo wszyscy są na placu zabaw, Peppo. O, Śnieżna Góra. Widok jest fantastyczny. Tam na górze musi być zimno. Znaleźliśmy muzeum. Uwielbiam je! Dinozaur! Mnie wkurza strasznie ten dubbing, George'a, naprawdę. Spójrz, spójrz! Widzę panią Królik. czeka, aby zabrać kogoś na Śnieżną Górę. No to później. To chyba na samym końcu już. O! Dziś jest idealny dzień, żeby pójść na plażę. Byliśmy już. Mamo! Tato! Czy możemy niedługo wrócić do Zamku Wichrów? Oczywiście, Peppa. Cieszę się, że teleskop dostarczył wam tyle radości. Wiedziałam, że wam się spodoba. Zamek Wichrów jest super. Patrząc przez teleskop, można zobaczyć wiele miejsc, nawet tych bardzo oddalonych. Co ja robię ze swoim życiem, nie? Wracamy. Musimy wrócić i jedziemy do przedszkola. Chyba że nas od razu tym zawiezie. Gratem. Dobra, co musimy tutaj znaleźć jeszcze? To nie, to na samym końcu chyba. Nie wiem, jakkolwiek, czy to jest najgłupsza platyna, jaką wbiłem kiedykolwiek w PlayStation. Było wiele głupszych, na przykład Bunny Rides dosłownie. Od czasu gry Bunny Rides oni nic, jak dobrze pamiętam, nie zmienili ani jednej aktualizacji. I też trochę taką, no dla mnie wkurzającą trochę platynę, to było The Gardens Between. Boże święty, naprawdę, ja tego tak nie lubiłem, ale przeszedłem w mniej niż 2 godziny. Ja chcę do przedszkola! Jedziemy! Wrum, wrum. Peppa, szybciej! Jedź! Tym gruchem. Zaraz sobie przygotuję poduszkę i będę se leżeć. I będę chillować bombę przy tym. Więc... no co? Cięcie! Więc jesteśmy tutaj i jak widziałem, to trzeba wejść po prostu tutaj do drzwi. Ale nie chórem, ja tego nie lubię. Siema. Dzieci, dziś jest wyjątkowy dzień. Wiecie jaki? Pani urodziny? Nie, Dany. Ktoś inny zgadnie? Może ty spróbujesz? Dobrze. Dziś jest dzień sportu! Jej! Czym jest dzień sportu? To bardzo ważny dzień. Dziś każdy musi uprawiać sport, żeby być zdrowym. Chodźmy na to! Nawet nie dali jej... Dobra, nieważne nawet. A co, ja też biegnę? 3, 2, 1, start! Biegnij! Biegnij, wyprzedzaj! Dawaj! Dalej, dzieci! Świetnie, Peppo! Twój znajomy jest szybki. No czemu mnie co chwilę tego doganiają? No wyłącz te dialogi, daj mi biec! Koniec! Hej, tyle! Gratulacje! Świetnie się spisaliście! Nieprawda. Wszyscy zasłużyli na nagrodę, Peppa. Suzy. Pedro? Pedro, takim akcentem hiszpańskim. I ty też, oczywiście. Wspaniale! ale mam nadzieję, że wszyscy wiemy, jak ważny jest dzień sportu. A możemy biegać też w inne dni? O, oczywiście! Zawsze możemy. To świetna zabawa. Aha, i tyle. Świetnie. Czekajcie, żeby nie było, że przychodzimy to jeszcze raz. Ja się wrócę. Pójdę na tamten... tego. Cicho bądź. Dlaczego ta gałąź się porusza? Może się wita. Dzień dobry, panie drzewo. Drzewa się nie witają. Ale pierdolnięcie za oknem było. Jezu. To żółw Tiddles. Żółw Tiddles? Co on robi na drzewie? Musimy go zdjąć. Doktor Chomik będzie się martwić, że się zgubił. Tak, ale jak to zrobić? Jest zbyt wysoko. Zawołajmy Madame Gazelle. Ona coś wymyśli. Madame Gazela będzie wiedziała, jak zdjąć żółwia Tiddlesa z drzewa. Poszukajmy jej w klasie. To idziemy. Cześć, co gdzie dalej iść? Czyli się chyba musimy wrócić, a nie jedziemy tym busem do muzeum. Dobra, nie będę się spoilerować, zaczynamy. Madame Gazelo! Żółw Tiddles utknął na drzewie! O, biedny Tiddles! Musimy coś zrobić. Mówisz? Trzymaj się, Tiddles! Zaraz zdejmiemy cię na ziemię! Ona mogła kogoś tego. O, tymi rogami mogła go zahaczyć przecież. Rogami go! Ze znajomym drabiny, żeby mogła wejść na drzewo i uratować Tiddlesa. Drabina stoi tuż przed przedszkolem. Pomóż Pepie ją znaleźć, a Madame Gazela zdejmie Tiddlesa na ziemię. Chodźmy tędy. Tam jest. To drabina, o której... Pomaga... co? Pomaganie żółwiowi Tiddles. Super. O, tu jesteś, Tiddlesie. Zaraz cię zdejmiemy. I jak go za szyję tego tak wzięła. Koniec spinania na dziś. Hurra! Przekażę doktor Chomik, że Tiddles jest bezpieczny. Dziękuję wam! Świetnie się spisaliście! A przestań! Upewnijmy się, że Tiddles nie będzie się już wspinać. Tiddles? Oho! O, Tiddlesie! Po drabinie wszedł! Dobra robota! Tiddles jest bezpieczny i wszyscy świetnie się bawią. Mogę za kółko? Czy nie mogę tutaj? Znasz moją nauczycielkę, Madame Gazelle? Madame! Jedziemy. Czyli po prostu byśmy weszli tym. I mam raz, dwa. No i trzy. I zostały nam... Ty, kurde bela! Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi. A co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw zajmiemy się tym razem z panem Nosorożcem. Nie będziemy was opóźniać. Pewnie jesteście zajęci. Czy droga jest przejezdna? Oho, jasne. Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Jasne, dziękujemy. Do widzenia, panie byku. Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękujemy za naprawienie drogi. Nie mogę się wrócić, kurde. To idziemy na wprost, no. Zostały nam tylko jakkolwiek wizyta u ziemniaka, las i tego, mountain. Góra. Chyba góra. No kurde, no mountain, no. No ludzie. No góra, no mówię. Musiałem strzelić nogą. Co ty nie powiesz? Mogę stąd wysiąść? O, idziemy do środka. Co tu robi tata świnka? Co tu robi mama świnka? Co tu nawet zrobi George z dinozaurem? Trzeba iść dalej, mamy kolejne osiągnięcie. Nie, jeszcze dalej. Pterodaktyl! Chodźmy dalej. Słyszał pani kiedyś gdzieś okryk pterodaktyla? Ale ścięło! O, dobra, już lepiej. Rakietę na księżyc. O, witajcie! Chcecie dołączyć do podróży na księżyc? Nie. Wstępujcie do rakiety! Pan Królik jest przewodnikiem. Wie wiele o wszechświecie. Cieszę się. Naprawdę polecimy na księżyc? Oczywiście, że nie. Nie, Peppo. Będziemy udawać. To prawda, Peppo. To tylko udawany księżyc. Pasażerowie, trzymajcie się mocno. Zaraz startujemy. 3, 2, 1. Lecimy! O, czy ktoś wie, co to za obiekty zwisające z sufitu? Meteoryty. Dokładnie. Wiesz, jak się nazywają? O. Nie, żeby nie było, ja udaję tylko debila, żeby nie było, że głupi jestem. Tak, to ja, dla jaj tylko mówię, nie? Rozumiecie? Jedna z nich to Ziemia! Świetnie, tato świnko. To Ziemia, a to Wenus, Mars, Neptun. Co to? To satelita. Satelity krążą dookoła Ziemi, żebyśmy mogli korzystać z telewizji i internetu. Naprawdę? Jak to możliwe? To magia. I dolecieliśmy. Proszę opuścić rakietę i przejść do kolejnego pomieszczenia, w którym zobaczycie księżyc. Witam na księżycu. Jak ty żeś się tepnął? Grawitacja jest tu słabsza, więc możemy skakać wyżej. Ja nie chcę, szczerze, nie. Idziemy dalej. Dobra, przed nami to już zostanie nam tylko las. 2 osiągnięcia lasu. To cudowny i ziemniak. Dzień, aby podziwiać przepiękne widoki z balonu. Jasne. A nie, zostanie nam jeszcze, kurde, ten. Zbudowanie bałwana. Ja nie mogę. No nie gadaj. Panie Peppo, można szybciej? Las. Mówisz poważnie? Ty nawet go nie widzisz. O, wszędzie są śmieci. Pomóż Pepie posprzątać las. Co tu robi babcia świnka? Jaki to ma sens? Czemu tu się każdy tepa? Jeszcze coś mamy zbierać? Nie. Czy idziemy tamtędy? Z buta. Jolo! Aha, teraz jeszcze trzeba sprzątać. I co tu robi dziadek świnka? Dobra robota. Jeśli wszyscy się przyłożymy, las będzie czysty. A coś jeszcze zostało? Oj, oj, o, o, o. Może kurczaka? Może tego kurczaka czarnego, co miała babcia świnka? To idziemy. Co, kaczka? Może to owady? Jak owady? Boże, ja jakbym oglądał tego, jak to się nazywa, motora to bzdura. Jak tam odpowiadają czasami ludzie, nie? 3 razy 3 to oni czasami mówią tego 3, nie? Nie wiem, czyli to dla beki robią, czy jak? Nie wiem, szczerze nie. Co sądzisz? A skąd ja mam wiedzieć, ja nawet nic nie widzę. Peppa, zapomniałaś? Może to ptak? Pterodaktyl. Nie. Nie udało mi się. Czyje to ślady mam osiągnięcie? 3 osiągnięcia przed wbiciem platyny! Co tu się odwala? Ha, jak biegną! Świetne miejsce na kemping. Mówisz? Już tu dotarłaś wraz ze swoim znajomym. Ej, hoj, znajomy! Witaj, znajomy Peppy. Witajcie wszyscy. Ale ten jej głos, nie? Jesteśmy na miejscu. Trzeba ostrzec... Miejscu? Francuski, teraz tutaj chyba. Abyśmy rozpalili ognisko. Na luzie, gdzie są te ptaki? No. Madame Gazelle. Madame Gazela poprosiła o zebranie patyków potrzebnych do rozpalenia ogniska. Idź za Peppą i pomóż jej zbierać patyki. A czy ja mogę jej ufać? Patyki, patyki. Musimy nazbierać bardzo dużo patyków. Czemu się respią? Nie wiem czemu to nie może być tak, żebym kurde gdzieś sobie znalazł w lesie. Tylko się one respią na środku lasu. Tu jest. Jeżeli to jest tyle, to ja nie uwierzę w to nawet. Już? No, no, brawo gra, brawo. To mi się podoba. Nie, że się kurde respią tutaj. No, no i to już lepiej. Idź po drugi. Dobrze. No i to mi się taka gra podoba, że musisz coś znaleźć, a nie kurde. Zbieranie patyków na ognisko. Osiągnięcie odblokowane. Zostały nam 2. Mogę odejść? To ognisko teraz. O, świetna robota. Rozstawcie namiot, a ja przygotuję ognisko. Skąd miałem młotek? Ja się boję wyspytać, co mam jeszcze tam w kieszeni. Chodźcie tu, dzieci. Kto chce usłyszeć piosenkę? Ja! Dobrze. Szczerze? Fajnie było, gdyby jak to była właśnie noc i byłaby jakaś straszna historia. Szczerze, naprawdę mówię. Czemu ona śpiewa po angielsku? to jest dubbing, a nie! Czym się naprawdę nie chciało robić jednej zakichanej piosenki do tej gry? Co tu się dzieje? Nie, nie mogę. Ja szczerze nie mogę. Aż ziewnąłem ze zmęczenia już naprawdę tą grą. Cóż za piękny dzień na piknik w lesie. Myślisz? Znajdźmy jakieś ładne miejsce i zjedzmy drugie śniadanie. Mogę stąd iść? Mogę wrócić? Może pójdziemy tędy. Ja chcę na lewo! To miejsce wydaje się odpowiednie, prawda? Podasz mi koszyk, tato świnko? O, oczywiście. Co się stało, tato świnko? Czerwienisz się? Chyba zostawiłem koszyk w samochodzie. O nie! Musimy po niego wrócić. Może pójdziecie z Peppą do samochodu i przyniesiecie koszyk? Jasne, mamo. Zaraz wrócimy. Tata świnka zostawił koszyk w samochodzie. Trzeba tam wrócić i go przynieść. A mogę już lecieć do tego balona? I przynieśmy koszyk. Jeżeli tak się daje, to mogę wrócić. To jest największy plot twist z tego filmu. Nie, czek, nie. Oni tam siedzą, mamy ich w dupie. Co tu się dzieje? Idźcie po piknik. Idźcie po koszyk, a my lecimy na wzgórze. No i taka gra tu mi się podoba. Z takim plot twistem. I tam czekają głodni. Sami se po ten koszyk idźcie, a nie mnie wykorzystujecie mentalnie i psychicznie. Skurczysyny jedne. No i lecimy, mam nadzieję, że polecimy właśnie tam, gdzie mamy lecieć, a nie. Ptaszysko. Przyleciał zaśpiewać nam piosenkę? Nie wiem. Tak było, mały ptaszku? Ćwir, ćwir. Papa, ptaszku. Odwiedź nas jeszcze. Okej, więc trzeba będzie poszukać jakkolwiek samego obawana. To tak zróbmy. O, dobra, tak może być. Dobra, więc ludzie, jeżeli wylądujemy, to zrobię szybkie cięcie, bo ja będę musiał coś na szybko zrobić. Więc... Śnieżna Góra. Śnieżna Góra. Dobra, wylądujmy. Możemy skorzystać z wyciągu narciarskiego? Dobra, więc jesteśmy troszeczkę graścina, ale dobra, to nam nie będzie jakkolwiek przeszkadzało, chyba że tutaj już się coś udało, więc musimy iść tędy, więc pyk. I będziemy już prawie z tego, przed końcem gry. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwać, może będzie trwać 20 minut, zobaczymy, nie wiem, czy będę wszystko wycinać, czy nie. Beppa, nie po to tutaj jestem. Ty wszystko uwielbiasz. Też powinniśmy ulepić bałwana. Peppa chce ulepić bałwana. Wszystko, czego potrzebujecie, znajduje się w śniegu. Czemu jak ja się odwrócę, to się respi obok mnie? A tutaj jest sprint? Kontrola rodzicielska tutaj jest? Ustawić tu 18+, ty! To nawet nie jest w sumie głupie. Zajrzymy tam? Nie! Czemu ja mam śmiech jak George? Co ja zrobiłem? Bierzemy marchewkę i użyjemy to jako nosek. To będą chyba oczy. Za mną. Nie, nie za tobą. I jeszcze szybko, to jest chyba szaliczek, chyba że to jest czapka. Nie wiem. Za mną. Dobra, cicho bądź. Jeszcze! Ale zabawa! Najlepszy bałwan na świecie. Udało się! Hurra! Z czego ryjesz? O co tu chodzi? Dobra, więc teraz musimy wrócić na dół. I iść. Nie, w ogóle czemu ona się respi? Tam była Pani Królik. Zobaczcie, tam była Pani Królik. Mogę wrócić? Halo! Jak ja mam tu wrócić? Aha, muszę zjechać. No dobra, niech wam będzie, no zjadę już ten raz. Ale zcięło teraz, nie? Siema. Te będą na ciebie dobre. Ostrożnie, nie zjeżdżaj. Z ekwipunki. Z ekwipunku to wyjęła. Jazda! Ale szybciej! Stop! Tego nie powinni szczerze tego blokować. No bo jak to wygląda, ty? Rozejrzyjmy się. Ja wracam, Peppa, ja wracam. Nie, ja wracam, nie, ja chcę wrócić. Idziemy na ostatnie osiągnięcie już w tym odcinku. Dzień, aby podziwiać przepiękne widoki z balonu. Jasne! I teraz podobno mamy wrócić na lewo. Gdzie to jedziemy? Jesteśmy. Na... Nie! 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 Jeżeli to jest to, o czym ja myślę... I jeżeli to jest to, co było na filmie, to jest największy żart, szczerze, największy plot twist, jaki to mógł być. Chociaż to trochę ma sens. Mały, ale ma. Więc chyba nie będę narzekać na... Nie wiem, czy może powiedzieć najłatwiejszą platynę, jaką zrobiłem w historii. Najłatwiejsze to były tam chyba te skateboard, coś tam, chyba takie coś tam było, takie za 4 zł gra. Albo jeszcze gra Spectre Woods za 65 groszy chyba. Tam za 2 zł, bez promocji. Peppa szybciej. The Forest. Las. Bo tutaj jest mama świnka. I teraz... Czy będziemy w domu? No i przed nami można powiedzieć już ostatnie osiągnięcie w tym czymś. Nie wiem ile to przechodziłem, nie wiem ile to będzie trwało, ogólny odcinek, nie wiem, może godzinę, ale pewnie jak to potnę, to może z pół godziny będzie 40 minut czy coś. Peppo, ty i twój znajomy mieliście ostatnio wiele zajęć, prawda? Podobno pomagaliście różnym osobom w mieście. Tak, mój znajomy jest pomocny. Rozumiem. Aha, bo czarny... Ponieważ byliście tacy grzeczni, zabierzemy was do ziemniaczanego miasteczka. Uwielbiam je! Jeź ziemniaki uwielbiam, wiem. Ziemniaczane miasteczko, nadchodzimy. Tato Świnka, czy ostatnio nie zakręciło ci się w głowie na ziemniakowej rakiecie? Tak, ale jestem pewien, że to się już nie powtórzy. Tato Świnko, nigdy się nie zmienisz. Przynajmniej gada prawdę. To magiczne i ekscytujące miejsce, w którym sam Pan Ziemniak nauczy was, jak ważne są warzywa. Wsiądźcie do samochodu, gdy będziecie gotowi i ruszamy. Już jestem gotowy, platyna na mnie czeka, platyna na mnie czeka. Bez dyskusji nawet, bez dyskusji. Jedziemy. I ostatnie osiągnięcie, czyli spotkanie Pana Ziemniaka. Ja jak ostatnio, nie wiem, czy jakkolwiek, powiem wam teraz tak, jeżeli jak ktośkolwiek wpisał sobie w Google, to jest oczywiste, czyli wpisał sobie Peppa Pig height, czy coś takiego tam, wzrost, to mogliście się może zdziwić, ile ona naprawdę ma wzrostu, bo nikt się chyba nie spodziewa, ile wzrostu ma sama tutaj Świnka Peppa, tylko że pokazuje normalnie 3,9, ale normalnie przez chwilę tam miała 7,1 stopy. Czyli jeżeli ktoś wie, ile to jest, no to 7 stóp i 1 inch, nie wiem co to było, inch to jest prawie 2,2 m. Nie wiem jak ja mam się czuć z tym, jak ziemniak ma około 5 metrów. Ja to zostaję może bez komentarza, szczerze. Ale to zmienili, bo ona już ma 3,9, ale i tak, kurde, przez chwilę to było w Google wpisane, że ma 7,1 stopy. Że po prostu ja pierdziel. Ale zależy jakiej stopy, jaki rozmiar, bo wtedy to też nie wiadomo. No, no widzisz. Jeżeli jej stopy, to tak myślę, że jest metr. Tak jest! Wszystko z ziemniaka! Miejsce odkryć, zabawy i nauki o tym, jak ważne są warzywa. Hurra! O! Nareszcie tu jesteś! Jest większe niż pamiętałam. Patrz go! Witam w ziemniaczanym miasteczku! Chcecie dobrze się bawić? Bardzo! Może być. Chcecie odkrywać? Może być. Chcecie dowiedzieć się, jak ważne jest jedzenie owoców i warzyw przynajmniej 5 razy dziennie? No niech ci będzie. Tak? Fantastycznie! Będziecie się świetnie bawić! Świetnie! Aby zwiedzić cały park. Czeka was wiele ciekawych atrakcji. Dalej, dzieci. Bawcie się dobrze. Zawsze pamiętaj, by jeść i uwaga! Platyna, przyjaciele, na zawsze! Udało nam się w końcu, ukończyliśmy platynę z Świnki Peppy. Udało nam się w końcu to zrobić. No udało się. Ludzie, skończyliśmy już ten odcinek. Nie wiem ile będzie trwać, zobaczymy. No jeszcze na końcu trochę pogadam i zobaczymy, co powiem o tej oczywiście grze. No i co, dziękuję wam na razie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć! No szczerze gra jak gra, no trochę cena no, za wysoka jak na tą grę, ale no wiemy, no wyszła w okolicach tego roku lub nawet przedniego. No fajnie mi się grało, szczerze w tą Świnkę Peppę, mimo że trochę naprawdę mi się odechciewało, no to platyna wbita i to jest najważniejsze. No, co ja mogę powiedzieć, no w których momentach to po prostu ta gra zbyt bardzo nam podpowiadała i to był taki najgorszy minus, że na przykład w tym lesie moglibyśmy sami po prostu poszukać tych patyków, a nie, że one się respią obok nas i to jest po prostu bez sensu takie coś, albo że nawet prawie bałwan nam się respią obok. No i tyle ja mogę po prostu powiedzieć, więc no co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i miłego dnia, cześć!